Cześć, witaj na kanale EduRodzinka. Dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek z serii Co jest wymagane, żeby zdać egzamin z edukacji domowej. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, co trzeba umieć na koniec klasy pierwszej, drugiej i trzeciej szkoły podstawowej z języka angielskiego, żeby spokojnie zdać egzamin na koniec roku. Zapraszam! Zacznijmy od tego, że podstawa programowa mówi o tym, co należy umieć z języka angielskiego na koniec klasy trzeciej. A zatem to, jak materiał jest podzielony przez klasę pierwszą, drugą, trzecią, najczęściej zależy od nauczyciela, od wybranego podręcznika albo też po prostu od nas, rodziców w edukacji domowej. Ja osobiście nie mam potrzeby, żeby zmieniać cokolwiek. Wydaje mi się, że materiał, który proponują najczęściej podręczniki, jest podzielony bardzo korzystnie, dlatego tak to realizujemy. I dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć po kolei, co należy umieć po klasie pierwszej, po klasie drugiej i po klasie trzeciej. Natomiast jest to zaproponowany podział i tak naprawdę Wasze dziecko to wszystko musi umieć na koniec klasy trzeciej. Więc jeżeli na przykład na początku idzie Wam bardzo ciężko i opornie i zdacie tylko część proponowanego materiału, też jest ok, po prostu będziecie musieli to później nadrobić. Tak jak poprzednim razem, zrobiłam sobie takie krótkie notatki, patrząc na to, jakie wymagania były w naszej szkole i jak pokazują to różne strony różnych szkół. Niekoniecznie chodzi o te przyjazne edukacji domowej, ale po prostu na wielu stronach różne wymagania są stawiane. Postarałam się je po prostu przejrzeć. Zacznijmy od słówek, tematy, które trzeba umieć w klasie pierwszej, które są proponowane, żeby umieć w klasie pierwszej, to liczby od 1 do 10, podstawowe kolory, wiecie, 10 podstawowych kolorów max. I tutaj różnie jest, niektórzy proponują zwierzęta domowe, inni jakieś podstawowe zwierzęta. Też pracujecie z jakimś podręcznikiem i na tej podstawie po prostu uczycie swoje dziecko. Jeżeli pracujecie z innym podręcznikiem niż jest w Waszej szkole dedykowane, to po prostu najlepiej powiedzieć to przed egzaminem nauczycielowi. Przybory szkolne, też podstawowe, linijka, gumka, długopis, ołówek, piórnik, nic jakiegoś bardzo szczegółowego. Zabawki, klocki, lalka, piłka, samochód. Następny temat to jedzenie i też podstawowe produkty spożywcze, takie, żeby można było coś na ten temat powiedzieć i zapewne jest to różnie w różnych podręcznikach, z tym trzeba się liczyć. Tutaj najczęściej proponowane są jeszcze części ciała, jakieś podstawowe oczywiście, a później zauważyłam, że część rzeczy niektóre szkoły poruszają jeszcze w klasie pierwszej, my poruszaliśmy je już w klasie drugiej, i niektóre szkoły proponują je w klasie drugiej, dlatego tak jak mówię, warto powiedzieć nauczycielowi egzaminującemu, z jakiego korzystamy podręcznika, a ja przedstawię je już potem w klasie drugiej, kolejne tematy, kolejne słówka do nauczenia naszych dzieci, ale jeszcze w pierwszej klasie są takie podstawowe struktury. I tutaj mamy, oczywiście I am, you are, czasownik być, it's i this is, I like, I don't like i pytania. Where is, do you like, how many, what color is it? I to tyle, co nasze dziecko musi umieć w klasie pierwszej na podstawie podręcznika Super Sparks. My z takiego korzystamy. Jak widzicie, są to bardzo podstawowe słówka i jeżeli już pracujecie z dzieckiem na przykład od przedszkola na różnych wesołych piosenkach, to za wiele nauki nie macie. I przechodzimy do klasy drugiej. W klasie drugiej mamy kolejny zasób słów i częściowo rozwijamy słownictwo z klasy pierwszej. Przypominam, że w klasie drugiej należy też jak gdyby pamiętać o tym, co było w klasie pierwszej, tak? Bo my to wszystko chcemy umieć na koniec klasy trzeciej. To nie jest duży zasób materiału i warto to regularnie powtarzać. W klasie drugiej rozwijamy liczebniki nie do 10, tylko do 20. Uczymy też podstawowych słówek związanych z ubraniami. Oczywiście nie chodzi o bardzo szczegółowe, ale spodnie, bluzka, kurtka, sukienka, spódnica, skarpetki.
I tutaj wchodzi struktura she's wearing i warto tutaj zbawić się z dziećmi w takie zadawanie pytań i odpowiedzi. Ja na przykład chodziłam po domu z Maksymilianem, z Szymonem, mnie to jeszcze czeka, i męczyłam go w cudzysłowie oczywiście takim pytaniem. What is he wearing? I on musiał opisywać swoje rodzeństwo. Albo what am I wearing? I musiał opisać, co mam ubrane. To bardzo szybko jakby sprawiało, że on po pierwsze musiał to powiedzieć głośno, przypomnieć sobie słówka, a druga rzecz, przełamać tą barierę, żeby to mówić. Kolejny temat to rodzina. I oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz ucznia klasy drugiej uczyć, że jest teściowa, synowa, ale mama, tata, babcia, dziadek, wujek, siostra, brat. Jedzenie. Znów powtarzamy jedzenie, ale najczęściej tutaj podręczniki proponują nam po prostu rozwinięcie tematu, poszerzenie słownictwa. I jeszcze słówka związane z pomieszczeniami. Pomieszczenia w domu. Kuchnia, łazienka, salon, sypialnia. Takie podstawowe. I czynności, takie aktywności. Biegać, skakać, latać. I tutaj to się wszystko też wiąże, o czym mówiliśmy, ze strukturami, które poznajemy w klasie drugiej. A mianowicie, poznajemy czasownik can, can, can't i I have got. I dzieci potrafią odpowiadać na pytanie can you swim, have you gotten a brother or sister? What is he wearing? Ale to mówiłam. I where is? I dziecko odpowiada. In the kitchen. Tak, takie podstawowe rzeczy uczymy i do nich pytania. To nie jest nic naprawdę skomplikowanego i myślę, że każdy rodzic, nawet jeśli się nie uczył angielskiego, mając podręcznik, jest w stanie ten materiał z dziećmi przerobić. W klasie trzeciej kolejna dawka słówek, kolejna dawka różnych struktur gramatycznych, bardzo prostych i podstawowych, i rozwijamy to, co już się uczyliśmy w klasach 1-3. Czyli liczymy od 1 do 100. Choć widziałam w niektórych szkołach od 1 do 50, także warto po prostu pracować z własnym podręcznikiem. Zwierzęta dzieci znają nie tylko domowe, ale w trzeciej klasie rozwijamy słownictwo o dzikie zwierzęta oraz o opis zwierzęcia z wykorzystaniem struktury it has got. Kolejny temat to rozwijamy dom. Wcześniej znaliśmy tylko pomieszczenia, teraz znamy pomieszczenia i meble, a do tego dochodzą przyimki miejsca, czyli on, under, behind. I tak jak mówię, na spokojnie z ćwiczeniami człowiek ze wszystkim sobie poradzi. Znowu mamy tutaj hobby. Wcześniej uczyliśmy się o aktywnościach, takie czasowniki, teraz jak gdyby rozwija się to o hobby, czyli I like play the piano, I like swimming i tak dalej, i tak dalej. I tutaj oczywiście pojawiają się pytania do you like coś tam, coś tam. W trzeciej klasie uczymy się prostych zdań w czasie present continuous i oczywiście mówimy tu o takim opisie, na przykład co się znajduje na obrazku czy w danym momencie. Pojawiają się nowe, zupełnie nowe tematy. Jest to pogoda, dni tygodnia, i pełne godziny, ale pełne, żadnych tam połóweczek i tak dalej. I tutaj pojawia się odpowiedź na pytania. What's the weather like? What time is it? No i where is? What is he doing? I what do you like? Czyli część tych pytań już była wcześniej i rozwijamy się szczególnie o tą pogodę i o te godziny. Mam nadzieję, że nic mi nie ucięło, bo mi się skończyło miejsce na kamerze. Ale myślę, że zamknęłam temat zarówno słówek, jak i pytań, zdań, struktur w klasie trzeciej. Teraz chciałabym jeszcze tak na koniec podsumować pewne rzeczy i dopowiedzieć. Mianowicie, przede wszystkim, jak gdyby nie jest to wcześniej przeze mnie powiedziane i określone jakoś tam specjalnie, ale wiadomą rzeczą jest, że w każdym podręczniku to jest i dzieci uczymy takich podstawowych rzeczy jak przywitać się, przedstawić, odpowiedzieć lub zapytać, jak się masz. To są takie tematy zawsze na początku każdego roku szkolnego i myślę, że każdy z nas powinien na co dzień po prostu takie rzeczy z dziećmi robić. U mnie to wygląda tak, że chociaż wcale nie jestem jakąś super fanką angielskiego, to często zadaję pytania swoim dzieciom z samego rana. Mówię, hey, how are you? Albo po prostu coś ich zagaduje.
Rzadko jest to takie spontaniczne, gdzieś tam po prostu przypomina mi się, że jest jeszcze angielski. No ale działa, póki co działa. Chciałabym jeszcze Wam powiedzieć, że jest całe mnóstwo różnych propozycji tego, co można zrobić z wykorzystaniem internetu. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to ja jestem typem osoby, którą nadmiar męczy. I po prostu tak samo jak za dużo oglądam Instagrama, to jestem zmęczona ilością propozycji i muszę sobie zrobić taki czas dystansu. Tak samo tutaj z językiem angielskim, jakby nie warto też przesadzić. Ja osobiście bardzo polecam stronę Anglomaniacy, ponieważ jest to strona darmowa i tam znajdziemy zasób słownictwa podstawowy i absolutnie nawiązujący do tego, co należy umieć w klasach 1-3. A druga sprawa to polecam bajkę Lippy and Messy i moje dzieci średnio lubią tą bajkę w większych ilościach, ale też nie chodzi o to, żeby ona była przesadnie w większych ilościach. No i to jest taka bajka, którą każdy jest w stanie zrozumieć i naprawdę wprowadza podstawowe słówka i myślę, że warto, żeby dzieciaki ją oglądały. Jeżeli Wasze dzieci jeszcze nie oglądają bajek, to myślę, że jest to taka bajka, jeżeli chcielibyście zacząć, od której warto, ponieważ niewiele się dzieje i niewiele się mówi, to jest takie przygotowane naprawdę pod małe dzieci. Ale jeżeli Wasze dzieci dużo oglądają bajek i takich dynamicznych, to mogą się nudzić. Dobrze, dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie, mam nadzieję, że pomogłam. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, pa!